Zobacz także Hanna Lis, Smoleńsk przeżywamy na walkach plemiennych zawsze była sobą. Wspominamy Marię Kaczyńską. Joanna Racewicz pokazała ostatnie zdjęcie męża przed katastrofą smoleńską. Polska wciąż walczy z koronawirusem, a z tygodnia na tydzień obywateli obowiązują coraz to bardziej restrykcyjne obostrzenia. Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski co kilka dni organizują konferencje prasowe, apelując o pozostanie w domach, redukcję wyjść na zewnątrz oraz przypominając o zakładaniu masek, rękawiczek, a także zachowaniu bezpiecznej odległości od siebie nawzajem. Wszystko po to, by przed śmiertelnym niebezpieczeństwem uchronić nie tylko siebie i naszych bliskich, ale także nie wspomóc lekarzy, którzy dzięki temu nie będą musieli wybierać, komu uratować życie. Zaledwie dzień po tym, jak premier Morawiecki po raz kolejny przypominał o nakazie zachowania dwumetrowego odstępu między sobą, a także zakazie organizowania zgromadzeń powyżej dwóch osób, w Warszawie odbyły się obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Do przewidzenia był fakt, że wywołają one kontrowersje, wszak Prawo i Sprawiedliwość co roku organizowało je niezwykle hucznie, co wywołuje w kraju mieszane uczucia. Tym razem obywatele mieli jednak nadzieję, że rząd, który narzucił na nich rygorystyczne obostrzenia związane z pandemią, sam da przykład wzorowego postępowania. Niestety, sprawdziło się stare dobre przysłowie, co wolno wojewodzie, to nie tobie, smrodzie. Prawo i Sprawiedliwość na czele z Jarosławem Kaczyńskim pokazali, że w kraju są równi i równiejsi, a ich partii nie dotyczą absolutnie żadne reguły. Robert Janowski do Kaczyńskiego. Nie zabrakło ostrych słów, zdjęcia i nagrania, które obiegły media, przyprawiły o złość wszystkich obywateli. W piątkowy poranek delegacja partii rządzącej wyruszyła pod pomnik smoleński w Warszawie, by uczcić pamięć ofiar tragedii sprzed dekady. Niestety, nie zachowali oni żadnych narzuconych przez siebie zasad. Na zdjęciach z obchodów można zauważyć, że zebrani przy pomniku politycy stoją zbyt blisko siebie. Co więcej, nie mają ani maseczek ochronnych, ani rękawiczek. Maseczki ochronne bezwzględnie będzie trzeba nosić w miejscach publicznych od 16 kwietnia br. Nawias zamykający. Niepokojące kadry z anteny TVN24 opanowały sieć. Obywatele, którzy regularnie karani są mandatami M. Inaczej, za jazdę na rowerach, czy wyjście na spacer, nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Polacy poczuli się zdradzeni i oszukani. Foto, PAP Warszawa, 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Foto, PAP Warszawa, 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Jak to możliwe, że rząd, który obecnie tak usilnie walczy o władzę i organizację wyborów prezydenckich, ustala zasady walki z pandemią, a chwilę później zupełnie nie stosuje się do narzuconych obywatelom reguł, tym samym pozostawiając w nich uczucie ośmieszenia i pogardy? W sieci zawrzało. Portale społecznościowe zalane zostały zdjęciami Jarosława Kaczyńskiego, który jak gdyby nigdy nic, wraz ze swoją świtą łamie podstawowe reguły walki ze śmiertelnym wirusem. Obok kadrów uchwyconych w trakcie trwania programów informacyjnych, nie zabrakło odważnych i ostrych wpisów. Autorem jednego z nich jest prezenter i dziennikarz muzyczny Robert Janowski. Foto MW Media. Robert Janowski, były prowadzący programy Jaka to Melodia? I Gra Muzyka, który 2 lata temu usunięty został z TVP w myśl dobrej zmiany wprowadzonej przez rząd, nie zostawił suchej nitki na prezesie oraz jego partii. Na Facebooku opublikował post, w którym nie krył złości, rozgoryczenia i poczucia niesprawiedliwości. Była gwiazda TVP postanowiła w punktach rozprawić się z wszystkimi kwestiami związanymi z PiS-M, z którymi nie zgadza się większość Polaków.
Czytaj, Robert Janowski zwolniony z programu Jaka to Melodia? Pojechali po całości, jako pierwszą wymienił usilne forsowanie wyborów prezydenckich. Polecamy, Robert Janowski w szczerym wywiadzie o odejściu z Jakiej to Melodii? Nigdy nie bałem się zmian. Jeśli zastanawialiście się, dlaczego rząd nie wprowadził obowiązku noszenia masek w miejscach publicznych już w piątek, Robert Janowski znalazł na nie odpowiedź. Jego zdaniem chodzić ma o absurdalnie wysokie ceny, które mają obowiązywać od czwartku, czyli momentu wejścia w życie nowych obostrzeń. Foto MW Media. Robert Janowski dalej, wyraźnie wściekły napis Janowski, skomentował piątkowe obchody katastrofy smoleńskiej. Polecamy, są równi i równiejsi? Gwiazdy krytykują postawę polityków podczas obchodów smoleńskich. Na koniec, zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego, sytuację skomentowała policja, która, obecna na obchodach, nie zareagowała na, jak twierdzą obywatele, łamanie przepisów ze strony partii rządzącej. Wynika z tego, że z prawnego punktu widzenia do naruszenia jakichkolwiek przepisów nie doszło. Według władz, zakaz zgromadzeń również nie został złamany, ponieważ nie dotyczy on zgromadzeń organizowanych przez władze publiczne. Przepis dotyczący zachowywania dwumetrowego odstępu z kolei został wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia, to jest organu władzy wykonawczej, i tym samym nie obowiązuje Sejmu jako organu władzy ustawodawczej. W uroczystościach brali udział przedstawiciele obu władz. Zastanawia nas tylko, jaką funkcję w podczas obchodów tragedii pełnili obecni tam M. Inaczej, były prezes Jacek Kurski oraz kuzyn Jarosława Kaczyńskiego, Jan Maria Tomaszewski? Cóż, wiemy jedno, koronawirus nie wybiera, może zaatakować każdego, bez względu na poglądy polityczne i status społeczny. Wobec COVID-19 wszyscy jesteśmy równi. Zobacz też, dziękujemy, że przeczytałaś, eś nasz artykuł do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z życiem gwiazd, zapraszamy do naszego serwisu ponownie.